każdy, kto jest zainteresowany samochodem elektrycznym, może sobie sam po prostu dotknąć tego auta. Wygląda, że to prawda, no chyba ktoś sobie nie robił hecy i tablice ma zielone, to i auto musi być elektryczne. Elektryzujące rozważania roślinożercy. Ostatni czerwcowy weekend spędziłem na torze Modlin, gdzie odbyła się pierwsza edycja EV Experience. Impreza została przygotowana przez EV Klub Polska oraz PSPA i miała na celu przybliżenie elektromobilności wszystkim zainteresowanym. Stworzona została unikalna okazja przetestowania w jednym miejscu ponad 30 różnych modeli fabrycznie produkowanych samochodów elektrycznych. Były także motocykle, hulajnogi, rowery oraz inne pojazdy napędzane prądem. Dodatkowo można się było zapoznać z ofertą firm zajmujących się dostarczaniem różnych rozwiązań związanych z elektromobilnością. Zorganizowano także prelekcje tematyczne, a przez cały czas tej dwudniowej imprezy prowadzone były na żywo wywiady z ekspertami. Pogoda dopisała i całe wydarzenie było też doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, a przede wszystkim do miłego spędzenia czasu w rodzinnej, piknikowej atmosferze. Partnerem odcinka jest firma ProEV, razem z którą oswajamy elektromobilność. A dzisiaj jestem na imprezie EV Experience na torze Modlin. Tutaj zgromadziły się samochody elektryczne. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale tu na jednym torze część samochodów. Na drugim torze, tutaj niedaleko, jest kolejna grupa samochodów elektrycznych. I wszyscy zainteresowani autami elektrycznymi dzisiaj tutaj przyjeżdżają, żeby móc sobie zapoznać się, przejechać się testowo, parę okrążeń zrobić na torze. No powiem szczerze, że zainteresowanie jest spore. Z tego co wiem, to tutaj już większość tych rezerwacji, tych jazd jest zarezerwowana. Już o tej porze dopiero jest godzina 10:30 i już właściwie wszystkie sloty są zajęte. To cieszy się to dużą popularnością, ta impreza. No i myślę, że powinna to być impreza cykliczna, dlatego że wtedy każdy, kto jest zainteresowany samochodem elektrycznym, może sobie sam po prostu dotknąć tego auta, zobaczyć, że nie jest to żadna technologia nie z tej ziemi, że to się normalnie jeździ, nawet ciekawiej, przyjemniej, wygodniej, wszystkim jest cicho. No to może jest dla niektórych taka bariera, że ktoś po prostu nie spróbował, a tutaj taka impreza daje taką szansę, żeby sobie bezpośrednio na własnym przykładzie przetestować wybrane auta. Wczoraj też zresztą był taki dzień, troszkę mniej ludzi było, ale też wszystkie chyba sloty testowe były wykorzystane. No i tutaj mamy stoiska, namioty różnych firm, które działają w kwestii elektromobilności. Tutaj jest możliwość zapoznania się z technicznymi nowinkami, możliwościami. O, tutaj mamy namiot EV Klub Polska, organizatora tej imprezy. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Nikogo nie ma, ale patrzcie, jakie mają piękne bluzy. Merchandising też się rozwija. Leżaczki. O, może ktoś by chciał. Tutaj taki ma zegar, że może pokazać, jak długo będzie zajmował jeszcze miejsce na ładowarce. To takie elementy savoir-vivre elektromobilnego. Tutaj też krótka instrukcja, jak należy zachować się w sytuacji, kiedy nie wiemy. Możemy się zapoznać z taką ulotką. To użytkownicy aut elektrycznych często kolportują, rozdają to tym, którzy byli na tyle nieostrożni, że zablokowali na przykład ładowarkę albo po prostu źle zaparkowali samochód, nie zwracając uwagi na znaki. To też przeszkadza innym użytkownikom, dlatego że jeżeli ktoś ma auto elektryczne, to musi podjechać w określony sposób do ładowarki i wtedy dopiero może podłączyć samochód. Jeżeli ktoś mu zablokuje tą możliwość, to po prostu auto elektryczne nie może być ładowane, co bardzo utrudnia podróż. Tutaj motory elektryczne, to też ciekawe. O. Taki motor można sobie... Super soko. Także kategoria B przez 3 lata i śmiało możemy sobie... Całkiem spory wybór modeli. Można poszaleć. Tutaj stoisko Skody. Stosunek ceny do jakości. Eniak.
Tutaj Ioniq 5. Stoisko Hyundai'a. A tutaj stoisko Kia. Europejski samochód roku. Kia EV6. Tak. Proszę. Tu również widać, jak Kia EV6 zasila. Co tu tam nie zasila? Ekspres do kawy, tak? Tak, i telewizor jeszcze. I telewizor jeszcze, o proszę. To szczególnie dla kinomaniaków i kibiców sportowych. Można sobie na przykład pod namiotem normalnie odpalić telewizor, podłączając po prostu te wszystkie urządzenia przejściówką do samochodu elektrycznego. Pięknie. Tutaj stoisko firmy zajmując się magazynowaniem energii. Akurat wszyscy chyba wyszli się przejść. Tutaj firma montująca wallboxy. Jakby ktoś chciał sobie ładnie zrobić u siebie na parkingu, w domu czy w garażu, to proszę bardzo, jest taka firma. Eleganckie urządzenia, kabelek od razu wmontowany, nie trzeba nic wyciągać z bagażnika. Tutaj również firma zajmująca się stacjami do ładowania. Tutaj stoisko Greenwaya, czyli firmy o największej sieci ładowarek DC w Polsce. Dzięki takim firmom elektromobilność jest dużo łatwiejsza, dlatego że ładowanie na trasie z mocą 100 na przykład kilowatów załatwia problemy dotyczące podróżowania, dlatego że w ciągu 20 minut możemy sobie spokojnie uzupełnić tyle prądu, żeby jechać kolejne 2-3 godziny. Tu kolejne stoisko firmy zajmującej się stacjami do ładowania, ale też oferującą usługi tego ładowania, firma Ravicom. Tutaj stoisko Volkswagena, ID5. Elektryczny samochód na platformie MEB, zdaje się. A, zobaczmy, co tam w bagażniku. Co tu mamy? O, kabelki. Elegancko. Tutaj mamy Mercedes EQ. Mercedes EQV, czyli van. Tutaj Mercedes EQE. Czyli elektryczna wersja E-klasy. Tutaj stoisko Seresa, czyli debiutanta na polskim rynku, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Debiutuje elektrycznym crossoverem Seres 3. No miałem przyjemność testować ten samochód. Bardzo pozytywne wrażenia. Jak szczególnie, że jest to samochód, który debiutuje, czyli dopiero uczy się. Tu mamy stoisko Webasto. Dzień dobry. Tutaj BMW, na przykład w leasingu od PKO. Witamy. O, i tutaj bardzo ważne stoisko, firma Pro EV. Dzień dobry. Tu firma, która jest w stanie oswoić elektromobilność u każdego, nawet największego sceptyka. Myślę, to Kamil potwierdzi. O. Dzień dobry. I tłumy, dzień dobry, witamy. I kubki, tak. I kubki tutaj są. Każdy, kto się zgłosi pod tym filmem, prześlemy mu kubek. Jeszcze zobaczmy, co tutaj jeszcze się wystawia. Kolejny producent ładowarek. Tutaj ładowarka DC. Takie kombo, bo tam też jest typ 2. O, a tu mamy stoisko i samochód firmy EVRent, czyli to jest firma Daniela Grzyba, którego pewnie wszyscy znacie. Możecie sobie wynająć zarówno Tesla 3, jak i Tesla S. No i tutaj mamy jeszcze stoisko firmy Renault. Proszę zainteresowanie, więc tłok.
tutaj Renault Zoe, tu Renault Megane elektryczny, no a tam Dacia, czyli chyba obecnie najtańsze auto elektryczne dostępne na rynku. My dopiero podjechaliśmy. No i tu jeszcze jest kolejna firma oferująca ładowarki, a tutaj coś kolega maluje. I proszę, EV Experience. Jak do tej pory największe tego typu wydarzenie, gdzie można zobaczyć tak dużo samochodów elektrycznych udostępnianych publiczności do testowania. Tutaj jest taki parking. Można sobie zobaczyć, ile aut elektrycznych przyjechało tutaj na to spotkanie, na to wydarzenie. To są samochody użytkowników, gości w sensie. To nie są samochody do testowania, tylko to po prostu parkują ci, którzy przyjechali autami elektrycznymi. Jest ich całkiem sporo. Tutaj jest sekcja, gdzie można podładować sobie auto. Są ładowarki. Jak widać, to jest też zrobione w sposób taki, że te ładowarki są przenośne, czyli można zbudować taką sekcję właściwie w dowolnym miejscu. Wystarczy, by był odpowiedni prąd. I tutaj od razu widać, jest mikroelektrownia fotowoltaiczna, która powoduje, że ten prąd, który ładujemy tutaj do tych samochodów, pochodzi ze słońca, czyli jest ekologiczny, całkowicie bezemisyjny. O. I tutaj mamy jeszcze kolejne słupki. Tak to wygląda. No a tam jest drugi tor, na którym tam w oddali, na którym też można testować sobie kolejne kilkanaście modeli aut elektrycznych. Zobaczcie, ile jest samochodów, ile jest modeli. I tym po prostu ludzie przyjechali z całej Polski i teraz formują, będzie taki przejazd tymi samochodami. Proszę, z dziećmi, da się jeździć, da się podróżować, to jest ciekawostka. Taki się chyba Twigi nazywa. Elektryczny, dwuosobowy, tutaj przybywa samochodów, sformułują kolumnę i tu przejadą na drugi tor. Piękny widok. I proszę, i z Finlandii ktoś przyjechał. Proszę, tu mamy z Finlandii, może jeszcze jakiś inny, z innych krajów. Bardzo dziękujemy. Tutaj jeszcze na białych tablicach, ale to jest Ampera. Mamy Tesla S, EQA, to jest bardzo fajny samochód. Co tu jeszcze mamy? No. Jeszcze tutaj jest ten drugi tor. I to zdaje się jakaś ciekawostka, jest syrena na zielonych tablicach. Idę zobaczyć. Tu wygląda, że to prawda, no chyba ktoś sobie nie robił hecy. I tablice ma zielone, to i auto musi być elektryczne. Zajrzymy do środka. Jest jakiś wskaźnik akumulatora, przyłącznik. Pięknie. Jeszcze bez pasów bezpieczeństwa, czyli bardzo, bardzo stary rocznik. Dobry jak wino. No, tutaj można coś... Pięknie. Więc spodziewam się, że również będą tak zwane retrofity. Będzie się wymieniało po prostu źródło napędu w samochodach. Wjeżdża Hyundai Kona, Tesla 3, tu machamy. Witamy. No a tu jest drugi tor. I są samochody. Też tu jest kilkanaście aut, które można sobie przetestować. Jest nawet stawczy. To jeszcze też Berlingo, z tego co pamiętam, jeździ. O, tu sobie jeżdżą. I to też ważna taka uwaga, że te samochody wczoraj jeździły cały dzień i nie słyszałem, żeby któremukolwiek z tych aut zabrakło prądu w baterii. O, proszę. To znaczy, że większość dzisiaj dostępnych aut no ma jednak na tyle ten zasięg,
po prostu dostępny, że nie trzeba się przejmować tym. To tak naprawdę ma znaczenie tylko w trasie, tylko wtedy, kiedy się jedzie gdzieś dalej w jeden dzień. I tutaj kluczowe jest, żeby była infrastruktura. I to można powtarzać do znudzenia. Że po prostu infrastruktura rozwiąże ten problem, który wszyscy tak podnoszą, że to te samochody mają takie małe zasięgi. A tak naprawdę tu chodzi o to, żeby te samochody można było w dowolnym momencie na trasie podładować. O. I tam jeżdżą. O, to jest taki nowy Ssangyong. Też ciekawy samochód. Może nie debiutant, bo marka już jakiś czas funkcjonuje na rynku, no ale jednak w segmencie elektrycznym to zdaje się jest pierwszy taki model. Tutaj jedzie Dacia Spring, to może ją chwycę od razu. Tak. No to nawet więcej osób się zmieściło. Tu też w pewnym stopniu debiutujący, na pewno debiutujący u nas Skywell, duży SUV. Tam Berlingo, Kia EV6. Ten żółty to Peugeot E208. No i tak sobie cały dzień jeżdżą. I tak wygląda przejazd kolumny samochodów elektrycznych. Przejeżdżają z toru, który znajduje się bliżej lotniska. Tutaj na drugi tor, który znajduje się już dalej od tego lotniska. Proszę. Charakterystyczną rzeczą jest to, że one po prostu poruszają się w ciszy. O, teraz się zrobiła przerwa mała. To jest szczególnie ciekawy pojazd, dwuosobowy. O, bardzo fajne auto. Szczególnie do miasta, bo mało miejsca zajmuje. No tutaj Audi e-tron. Kia e-Niro, tutaj o, Tesla X, Leaf w pierwszej wersji, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, Kia EV6, tak, tam już kolejne samochody, teraz Tesla 3, za nią Tesla Y. I kolejna Kia e-Niro. Tutaj Mercedes wygląda jak EQS. I Volkswagen ID3. Ioniq 5 kolejny. O, to ciekawe, to Mustang Mach-E. Ten samochód jest bardzo, bardzo fajny. Tu pozdrawiamy kolegów. EQV. Kia e-Niro, Hyundai Ioniq, jeden tak z najbardziej znanych samochodów elektrycznych, jeszcze już dawno na rynku obecny, od dłuższego czasu. Tutaj mamy teraz znowu Kia EV6, Hyundai Kona, zaraz za nią Tesla S. Kolejny Volkswagen ID3 czy ID3, bo to tak się wymiennie mówi. Teraz Audi e-tron z tymi charakterystycznymi kamerami zamiast lusterek. Tesla 3. Kolejna Tesla 3. Teraz mamy Enyaqa. I kolejna Tesla 3. I za nią kolejna Tesla 3. No ewidentnie Tesle dominują tutaj w czasie tego zlotu. Tesla S. To jest poliftowa wersja tak zwana. To po grillu można też poznać. To grill jest po prostu inny.
X, znowu Tesla S, za nią Mercedes EQA. I proszę, nie płoszą ptaków, chociaż przy lotnisku to podobno źle, bo ptaki przeszkadzają w lotach samolotem, no ale ta cisza jest jednak fajna, charakterystyczna. Tutaj mamy Tesla S przedliftową z szyberdachem. Trójeczka. O, ciekawostka, syrena elektryczna. Też po cichu jedzie. Kolejna trójka. Kolejne ID3 czy ID3 i jeszcze jeden. A to drugie miejsce będą mieli pod względem ilości. Kolejne trójki albo Kia EV6 będzie na drugim miejscu, bo też już chyba czwarta. I kolejna Tesla 3. I to chyba koniec tej kawalkady. O. I tak wygląda kolumna samochodów elektrycznych, które będą po tym torze tutaj jechać teraz. No, kilkadziesiąt samochodów. Wszystkie przyjechały tutaj na własnych kołach. Z różnych miejsc Polski. Zaraz ruszają. Bardzo słoneczna pogoda, ale też wieje wiatr. Będzie słychać to wszystko. Proszę Państwa, proszę Państwa, zapraszam do swoich samochodów. Zaczyna się. Opuszczamy tor dokładnie o 11:45. Wszystko jak w zegarku. Zostają tylko samochody i kierowcy, którzy biorą udział w IV Class Polska. Tak, 2022. Zapraszam serdecznie do samochodów. Tutaj dzisiaj będą też zawody w szybkości okrążenia tego toru. Tutaj on tam jeszcze za tym budynkiem się ciągnie. No i teraz cała ta kawalkada zrobi kółko i zjedzie. I potem będą zawody. Dron. No, można było zapoznać się z różnymi autami, obejrzeć, porozmawiać z użytkownikami, kierowcami. Na pewno ważne jest takie wydarzenie, ważne jest spotykanie się z innymi, którzy już zdecydowali się na zmianę swojego sposobu życia, choćby na to, że właśnie jeżdżą autami elektrycznymi. Oni mają najlepsze, najbardziej takie gorące opinie, może najbardziej obiektywne, ponieważ jeżdżą tymi samochodami. Pięknie. Ja myślę, że warto dodać, że to są samochody członków IV Club Polska. Wszyscy ci, którzy teraz będą jechać, należą do tego, można powiedzieć, największego klubu użytkowników aut elektrycznych w Polsce. Warto zwrócić uwagę na tego Ioniqa. On ma na dachu panele fotowoltaiczne, które produkują słoneczny dzień prądu nawet na kilkadziesiąt kilometrów. Tak powiedział mi kierowca tego samochodu, z którym wcześniej rozmawiałem. O, i teraz można sobie ładnie zobaczyć każde auto. Pięknie. To.
Piękne są samochody elektryczne. Ciche, zwinne, szybkie. Ja przyznam, że jeszcze tutaj nie widziałem kogoś, kto nie byłby uśmiechnięty. Wszyscy się śmieją, wszyscy są zadowoleni. Nikt nie żałuje tego, że kupił sobie samochód elektryczny. Oj, nawet korek się zrobił mały. Jeszcze trochę tych samochodów tam jest. Proszę, tyle jest aut, że zrobił się korek. Jeszcze jest trochę tam. Kto by pomyślał? Nic. Muszą poczekać, ale w korku się też przyjemnie stoi, ponieważ samochody elektryczne nie kopcą, nie smrodzą. Nawet jeżeli stoimy w korku, to jest to w sumie przyjemne. W ciszy można sobie puścić muzyczkę. Można uśmiechnąć się do przechodniów. Nie mamy poczucia zanieczyszczania środowiska w miejscu, w którym podróżujemy. Najczęściej korki są przecież w miastach i tam auto elektryczne jest niezastąpione, jeśli chodzi o brak emisji. O, idę sobie koło tych aut, spokojnie oddycham, nic mi nie śmierdzi. Fantastycznie. Pozdrawiamy kierowców. Każdy jest uśmiechnięty. A tutaj syrena. Jak staniemy, to podejdziemy do pana. Nie chciałby panu uszkodzić. Polska myśl techniczna. I taka ciekawostka. Jeden z najnowocześniejszych samochodów elektrycznych w towarzystwie syreny elektrycznej. No nic, samochody opuszczają już tor. Teraz tu będą zawody i dalsza część jazd testowych przeznaczona dla tej grupy ludzi, którzy chcieli sobie po prostu zobaczyć, jak się jeździ autem elektrycznym. Z tego co wiem, wszystkie sloty są już zajęte, także popularność tego typu imprez nie dość, że już jest duża, to jeszcze będzie rosła. A jeszcze raz syrena. I konwój zamyka Kia EV6. To są wyścigi. Każdy próbuje wykręcić jak najkrótszy czas. Proszę, piszczą opony. I tutaj też syrena dzielnie dotrzymuje kroku.
i tutaj. ID 3. O, czuć zapach palonych opon. A tutaj syrena. Następne ID 3. Zaraz wchodzi w zakręt. Ioniq i Tesla Trojka. No, ale te samochody, które mają bardzo dobre przyspieszenie, na tych prostych zdecydowanie zyskują, bo on już chyba będzie ich dublował za chwilę. No, niewiele zabrakło, wjechałby tutaj w ten. Mamy. Bohaterowie tego wyścigu. I jak się jechało wyścigowo? Fantastycznie. A da się w ogóle jeździć takim samochodem szybko? Najlepiej, jak krzyczałam, elektryki na tory. Super, a piszczały wam opony pięknie. Oj tak. Na razie. Dzieci też już się przyzwyczajają do jazdy. On pewnie już przyzwyczajony. I nowe rozdanie. Megan i Tens. Volkswagen GTX. Tesla. Tuningowana. Mercedes, EQS. I Ioniq kolejny. Oraz EQB. Też Mercedes. BMW iX. EQE. No a tutaj mamy samochody, które się właśnie ładnie ładują. I proszę. EV Klub Polska. Tak jest. EV Klub Polska. Takie nalepki można odebrać sobie w tutaj, czy w tym namiocie, czy później od na zlotach, tych comiesięcznych spotkaniach i nakleić sobie na samochód i w ten sposób dać znać, że jest się członkiem EV Klubu. Polecam tego typu próby, polecam spotykać się z osobami, które już takimi samochodami elektrycznymi jeżdżą. Warto po prostu dowiadywać się bezpośrednio, osobiście od użytkowników, nie słuchać takich opinii, powiedzmy, ogólnych tych opinii, które obiegowo podają fałszywe informacje, niesprawdzone, często kolportowane przez osoby, które nigdy autem elektrycznym tak naprawdę nie jeździły. W debiutanckim EV Experience wzięło udział prawie 2000 osób. Mimo drobnych niedociągnięć i szybkiego zamknięcia zapisów na jazdy testowe, imprezę można spokojnie zaliczyć do udanych. Ostatni weekend czerwca wydaje się bardzo dobrym terminem na organizację takiego wydarzenia. Już teraz warto zarezerwować sobie czas na kolejną edycję. Fajnie byłoby, gdyby EV Experience na stałe wpisało się w kalendarz imprez promujących elektromobilność. Gratuluję organizatorom pomysłu. Zachęcam do komentowania i łapkowania tego filmu
oraz subskrybowania mojego kanału, także z dzwoneczkiem.